doradzam ludziom w poradach indywidualnych, niezależnie czy jest to kobieta czy mężczyzna, bardzo często słyszę narzekania typu: byłem dla niej tak dobry, starałem się, żeby niczego jej nie brakowało. Jeżeli była jakaś kłótnia, to zawsze ja pierwszy wyciągałem rękę. I to i tak nic nie dało, zostawiła mnie. Dlaczego tak się dzieje? Co zrobiłem źle? I dzisiaj powiem o mechanizmie, który działa bardzo destrukcyjnie na związek, właśnie w sytuacji, kiedy to ty mocno się starasz. Każdy związek, aby przetrwać, potrzebuje równowagi uczuć między kobietą a mężczyzną. To obie strony muszą się mniej więcej w takim samym stopniu starać, aby ta relacja miała szansę trwać długo. Po pierwsze dlatego, że to jest samo napędzające się błędne koło. Jeżeli jedna osoba okazuje drugiej bardzo dużo zainteresowania, to nie jest dla tej drugiej osoby wyzwaniem i przez to jest mniej atrakcyjna. Dlatego ta druga osoba zaczyna się odsuwać, potrzebuje trochę więcej przestrzeni. Oczywiście jej uczucia całkowicie nie mijają, po prostu trochę słabną. Drugą kwestią jest to, że nawet na drobnych wahaniach już tej równowagi uczuć pojawiają się inne problemy, które wynikają właśnie z tego faktu. Tymi problemami jest chociażby zazdrość zbyt duża. Tymi problemami są pojawiające się kłótnie, a czasami nawet zdrada, kiedy ta zobojętniała osoba już będzie miała tak osłabione uczucia, że po prostu kiedy spotka inną atrakcyjną osobę, to wyjdzie z nią w związek. Żeby naprawić taką sytuację, to najpierw musisz ją dostrzec. Zastanów się, czy tak przypadkiem nie jest w twojej sytuacji. Czy to przypadkiem ty nie starasz się bardziej o swojego partnera. Jeżeli tak jest i jesteś mniej więcej gdzieś w tym miejscu, że to ty jesteś tą osobą bardziej zainteresowaną, a twój partner trochę się zdystansował, to żeby było między wami lepiej, musisz się trochę odsunąć. Musisz okazywać mniej zainteresowania. Okazywać mniej uczuć, rzadziej proponować spotkania, rzadziej dzwonić. Tylko w momencie, kiedy będziesz chłodniejszy i twój partner poczuje, że coś jest nie tak, że nagle trochę się odsunąłeś od niego i poczuje tą przestrzeń, która jest między wami, to wtedy dopiero będzie miał impuls, żeby działać, żeby znowu zacząć się bardziej starać o ten związek i znowu równowaga wróci na swoje miejsce, tam gdzie być powinno. I teraz wielu ludzi może pomyśleć sobie: okej, ale w sytuacji, kiedy związek jest już w bardzo złej formie, kiedy jeden partner jest bardzo zdystansowany, a drugi cały czas się stara utrzymać tę relację i on się przestanie starać, to wszystko upadnie. Ale to tak nie działa. Jakiś czas temu odezwała się do mnie dziewczyna, która miała poważny problem w swoim związku. Bała się, że jej chłopak lada dzień z nią zerwie. Miała oczywiście ku temu spore podstawy, dlatego że ten facet nie okazywał jej już od jakiegoś czasu żadnego większego zainteresowania. Spotykali się coraz rzadziej. Jeżeli już się spotykali, to dlatego, że to ona proponowała spotkanie. Jeżeli kontaktowali się między sobą, to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy to ona zadzwoniła albo napisała. A na ostatnich spotkaniach nawet nie całowali się, a kiedy ona spróbowała pocałować tego faceta, to on jej na to nie pozwolił. Ona była oczywiście z tego powodu bardzo przestraszona, próbowała naprawiać ten związek, rozmawiać z tym chłopakiem, starała się mocno o niego, ale to nie przynosiło żadnych rezultatów. W momencie, kiedy się zgłosiła, doradziłem jej to, żeby przestała się kontaktować z tym facetem. Zupełnie. Nie pisała do niego, nie dzwoniła, nie proponowała spotkania w jakikolwiek inny sposób. On odezwał się do niej po tygodniu i sam zaproponował spotkanie. Ona się zgodziła na to, ale doradziłem jej także, żeby w ostatniej chwili odwołała to spotkanie, bo to pokaże jeszcze większy brak zainteresowania. Na następny dzień napisał do niej, wymienili kilka SMS-ów, ale ona na ostatnim mu nie odpisała. I na kolejnym spotkaniu, którego już nie odwołała, już było dużo lepiej. Ten chłopak okazał jej dużo więcej zainteresowania niż do tej pory. Na trzecim on już dostrzegł, że w jej związku coś jest nie tak, że ostatnio coś dużo się psuło i przydałoby się to naprawić. I w ogóle boi się, że ona znalazła sobie jakiegoś innego chłopaka, bo ostatnio okazuje mu mniej zainteresowania. I w ten prosty sposób, w bardzo krótkim czasie tak naprawdę, związek, który stał na krawędzi rozpadu, udało się uratować. Zupełnie inna sytuacja miała miejsce, kiedy zgłosił się do mnie facet, który był w związku już 5 lat, z młodszą o 5 lat od siebie dziewczyną. I mimo tego, że w ich związku sytuacja była stosunkowo normalna, dogadywali się między sobą, nie było jakichś większych kłótni czy innych problemów, ale ich relacja stała w miejscu, nie posuwała się do przodu od dłuższego czasu. On 2 razy jej się oświadczał i ona 2 razy odrzuciła jego oświadczyny. Zachęcał ją do tego, żeby zamieszkali razem, ale też ona za każdym razem odrzucała
ten pomysł. A on chciał ruszyć trochę do przodu, chciał założyć rodzinę, mieć z nią dzieci i myślał już bardzo przyszłościowo. Jeżeli chodzi o równowagę uczuć, to on oczywiście cały czas dużo bardziej się starał o tą dziewczynę niż ona o niego. I to, co mu doradziłem na początku, to standardowe, lekkie odsunięcie się od tej dziewczyny, okazywanie jej mniej uczuć, rzadsze proponowanie spotkań, rzadszy kontakt, czasami olewanie tego, że ona dzwoniła czy pisała do niego. I rzeczywiście tak to zadziałało. Ta dziewczyna zaczęła się trochę bardziej starać i próbowała rozmawiać z nim, z tym, o co się dzieje z ich związkiem, dlaczego on się tak zachowuje. Ale kiedy temat wracał i on chciał się z nią ożenić, albo chciał przynajmniej razem z nią wspólnie zamieszkać, to ona automatycznie odrzucała ten pomysł, nawet po tym okresie, kiedy była mocno zainteresowana. Doradziłem mu kolejną bardzo ryzykowną rzecz, mianowicie, żeby zerwał z tą dziewczyną. I powiedział po prostu, że wiesz co, nasz związek nie posuwa się naprzód, więc niestety doszedłem do wniosku, że musimy ze sobą zerwać. I właśnie w momencie, kiedy on z nią zerwał, to ta dziewczyna silnie zaczęła się o niego starać. Dopiero wtedy poczuła, jak mocno go kocha. Dopiero wtedy poczuła, że może stracić tego faceta na zawsze i zrozumiała też, dlaczego on zerwał, czyli przez to, że ona nie chciała się bardziej zaangażować. I to właśnie po tym fakcie to ona mocno się zaczęła o niego starać i to ona mu się oświadczyła po jakimś czasie. I co ciekawe, on nie przyjął od razu tej jej oświadczyn, żeby też nie pokazać, że łatwo może się zdobyć z powrotem, tylko powiedział, ok, możemy spróbować jeszcze raz, zobaczymy jak będzie. Po jakimś czasie to on się jej oświadczył, ona przyjęła te oświadczyny. To dostałem już taką informację na maila. Więc sukces jest. Właśnie w taki sposób można naprawiać równowagę uczuć, kiedy ona się zepsuła. Czasami nawet bardzo drastycznie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat związków, to zapraszam Cię na stronę jakzdobywać.pl, bo tam po pierwsze jest darmowy, interaktywny test, który pozwoli Ci sprawdzić, na jakim poziomie są Twoje emocje w związku. A po drugie, od dzisiaj jest dostępny materiał, w którym szeroko omawiam całą tematykę dłuższych relacji damsko-męskich. Omawiam praktycznie każdy możliwy problem, jaki może się pojawić. Mówię o tym, jak radzić sobie z kłótniami, jak nad nimi panować, co zrobić, kiedy pojawia się zazdrość, jak zapobiegać zdradzie, jak walczyć z monotonią i wiele, wiele innych ciekawych tematów, które często nękają ludzi w związkach, a tak naprawdę wystarczy trochę nad nimi popracować, ale przede wszystkim wiedzieć, jak nad nimi pracować. Tego zachęcam gorąco, żebyś zajrzał już teraz na stronę jakzdobywać.pl. Tymczasem dzięki za uwagę.